TKN24.pl i z nami jest Mateusz Garbacz, Konecki Klub Karate Kyokushin. Mateusz Garbacz, który od jakiegoś czasu nie jest czynnym zawodnikiem, a jednak dowiadujemy się, że powalczy na niebyle jakiej imprezie, bo na samych Mistrzostwach Świata Open w Tokio. I jak to się stało? Zostałem zaproszony do kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. To jest, no, tak jak tutaj mówimy, największa impreza karate na świecie. Są organizowane kwalifikacje w skali, w ramach kraju. Ilość miejsc dla danego kraju tutaj jest przydzielana, tak jakby jest związana na te zawody z wielkością organizacji w danym państwie. Były kwalifikacje, turniej kwalifikacyjny, który odbył się w Ełku, ja tam nie startowałem. Stało się tak, że były kwalifikacje dodatkowe w Tarnowskich Górach i tam no, zadzwonił do mnie szef szkolenia z Polskiej Federacji Karate i zaproponował, żebym wziął udział w tych dodatkowych kwalifikacjach. Były to kwalifikacje dodatkowe na dwa miejsca, jakby za sprawą tutaj tej namowy i za sprawą jakby sugestii mojego brand chief Mariusza Mazura. No tutaj przyjeżdża do Końskich, mamy stały kontakt jakby za ich namową, ale też z tego tytułu, że akurat w tej imprezie nie brałem udziału, a bardzo bym chciał, no bo to jest marzenie każdego karateki wystartować, no tak myślę, że każdego wystartować w Mistrzostwach Świata Open właśnie w Tokio i walczyć w Tokio. Podjąłem decyzję o wzięciu udziału w tych kwalifikacjach i też bywa to tak, że często są zapraszani zawodnicy tacy, którzy mają za sobą jakąś przeszłość na takie miejsce, które jest tam troszkę luźniejsze, tak? Mają jakąś przeszłość i mogą na takich zawodach zawalczyć, nawet jeżeli nie są już czynnymi zawodnikami, czyli już skończyli swoją przygodę ze sportem. I tak się stało w moim przypadku. No, byłoby to na pewno bardzo, bardzo złe, jakbym nie przyjął takiej propozycji i nie kwalifikował się, nie próbował się zakwalifikować do takich zawodów. Zapisałem się, jakoś się udało, zostałem zakwalifikowany. No i jadę i będę walczył w Tokio w pierwszej połowie listopada. Nie jedziesz sam, nie tylko ty będziesz reprezentował Polskę. Jak ta kadra będzie wyglądać na tym turnieju? No nie jadę sam, mamy tutaj zawodników czynnych, zawodników takich, którzy jak Maciej Mazur, którzy zajmowali już punktowane miejsca na tej imprezie. Jadą mistrzowie Europy, również aktualni, czy medaliści Mistrzostw Europy. Będzie to 7 mężczyzn i 3 albo 4 kobiety. No i w takim składzie wystąpimy na tych mistrzostwach. 5 zawodników jest, aż 5 z tego branch, do którego my należymy, czyli jakby związany z tym środowiskiem warszawskim. Klub jest, to jest Bielański Klub Karate i tam jakby jest nasz brand chief, czyli ten szef gałęzi, który łączy nas z Japonią, i 5 zawodników jakby z tej grupy startuje. No to jest bardzo duży procent, zważywszy na to, że w Polsce w federacji WKO Shinkyokushinkai, tej, do której należymy, jest tych brand chiefów kilkunastu, tak? Także tutaj też możemy się pochwalić, że jakby my jako środowisko tutaj nasze Koneckiego klubu należymy do bardzo mocnej sportowo gałęzi. Wiemy, że w karate tych federacji różnych mistrzostw jest bardzo dużo i dlaczego to właśnie te mistrzostwa są na samym szczycie, są takimi, może to złe porównanie, igrzyskami olimpijskimi dla karateków? Myślę, że w tym momencie, to znaczy oczywiście każdy jakby chwali swoje, tak, i ja też tak będę robił. Uważam, że federacja WKO Shinkyokushinkai, do której my należymy, jest w tym momencie najsilniejszą sportowo federacją karate kontaktowego na świecie. Najwięcej zawodników, najlepsze szkolenie i co za tym idzie, jakby, no, jakby w tej ilości i w poziomie szkolenia, w dużej ilości zawodników, bardzo dużo legend karate z Japonii, ze świata,
działa w tej federacji, jakby przybywają nowi. Federacja raczej się w skali świata rozrasta cały czas. I myślę, że to za tym idzie poziom jakby ogólny, że no jest cały czas się szkolimy, cały czas jest kontakt z różnymi najlepszymi i no i z tym wzrasta poziom. No jeżeli mówimy tutaj o igrzyskach, no to też można porównać na pewno Mistrzostwa Świata w karate w kategorii open i w kategoriach wagowych, te, na które jadę. W kategoriach wagowych byłem w 2013 roku, wtedy jeszcze byłem czynnym zawodnikiem i jakby kwalifikacje zdobyłem, zdobywając srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Antwerpii wtedy były i medal z Mistrzostw Europy dawał mi kwalifikacje, możliwość startu w tych zawodach. Na Mistrzostwach Świata Open jeszcze nie byłem. Tak się potoczyła jakby moja ta kariera zawodnicza, że po prostu jakiś tam z takich czy innych względów nie było mi to dane. No i jak jest taka możliwość, to trzeba jechać, wziąć udział, doświadczyć tego. I myślę, że to będzie ważne i dla mnie. Ja tu sportowo się nie spodziewam czegoś nie wiadomo jak wielkiego, no bo to wiadomo, od kilku lat nie startuję. Jakby poziom sportowy, tak jak w każdym sporcie, który się rozwija, w każdej dyscyplinie, która się rozwija, jest coraz wyższy, zawodnicy są coraz mocniejsi. Niemniej dla mnie będzie to tak osobiście duża rzecz, no bo walczyłem na matach około 16 lat w pełnym kontakcie. Na tych zawodach nie byłem, także no to jest dla mnie duża rzecz wziąć udział w Mistrzostwach Świata Open. I myślę, że też będzie to ważne dla naszego środowiska, że osoba z Końskich, z Koneckiego klubu była tam, doświadczyła i może te doświadczenia przekazać dalej. No tutaj na pewno ciekawą rzeczą jest też to, że z województwa kieleckiego wtedy, teraz świętokrzyskiego, ale że tutaj z naszego regionu jestem drugi, który startował, który wystartuje w tych zawodach, bo w 1987 roku na Mistrzostwach Świata w Tokio Open wystartował obecnie Shihan Maciej Mierzejewski. On teraz mieszka w Kanadzie i tam prowadzi klub. No i po tych 32 latach ja wystartuję. No właśnie, 32 lata temu człowiek stąd był na tej imprezie. Jaka jest tradycja tych mistrzostw? Podejrzewam, że bardzo długa. To będą chyba 12 albo 13. One się odbywają co 4 lata. Zaczęły się w latach 70., tak? Wtedy zawiązywało się karate kontaktowe. Powstało, twórcą karate jest Sosai Masutatsu Oyama. On już nie żyje teraz. I tu jakby tradycja jest taka, że spotykają się wszyscy, wygrywa jeden. I tak na tych mistrzostwach też będzie, że w kategorii mężczyzn wystartuje 161 zawodników. To już jest wiadomo, bo widełki są na stronie Światowej Organizacji Karate, tam to losowanie jest dostępne. A wygra jeden, mistrz świata będzie jeden. Dlatego tak jak tutaj nasz kolega z Warszawy, Maciej Mazur, był w ósemce 4 lata temu, to już jest bardzo duży sukces. No oczywiście teraz Maciek się mocno przygotowuje i mamy nadzieję na więcej. No ale tradycja jest bardzo duża i to jest właśnie związane z systemem, w jakim walczymy, że to jest walka w pełnym kontakcie, bez ochraniaczy. Rękami się uderza na tułów, nogami na nogi, tułów i głowę. No ale pełny kontakt bez ochraniaczy i tak jak mówię, że wygrywa jeden, tak? Mówiąc, że przyjeżdżają wszyscy, wygrywa jeden, nawiązałeś też trochę do tej samej formuły Open, bo kibice sportowi wiedzą mniej więcej na czym to polega, ale jakbyś mógł wytłumaczyć tym mniej zaznajomionym, o co chodzi? W rywalizacji kumite, czyli w walce, mamy dwie formuły. Jedna formuła to jest z podziałem na kategorie wagowe, a druga formuła to jest formuła otwarta, ta, o której mówimy, czyli open. Podział na kategorie wagowe to jest co 5 lub co 10 kg, w zależności od zawodów na Mistrzostwach Polski, Polskiego Związku Karate. Mówimy oczywiście o seniorach, tak?
i o zawodach takich, no, które sygnuje Związek, czy te Federacje Europejskie, jest podział co 5 kg, na Mistrzostwach Europy jest podział co 10 kg. U mężczyzn, u kobiet chyba też co 10. Tutaj te gabaryty. A tu jest tak, że system jest otwarty i można walczyć z mniejszym, z większym. No, zależy na kogo się trafi, tak? No, tutaj też jest to ciekawe, że do końca nie znamy tej osoby, albo znamy, ale no, tych najlepszych to wiadomo, że te walki są w internecie, ludzie to śledzą, oglądają, tak? Ale do końca nie wiemy, no, nie jest to taki sport profesjonalny, tak? Że przygotowuje się pod konkretnego zawodnika, obserwuje go, co on robi, no i wtedy z nim walczę. Tu jest tak, że spotykamy się na turnieju, system jest turniejowy i do końca tych swoich przeciwników nie znamy. Jak z twojego doświadczenia te gabaryty, jaki mają wpływ na przebieg walki, na jej wynik? Czy to jest tak, że zawodnik teoretycznie mniejszy nie ma żadnych szans z kimś o bardzo rosłym, czy w karate to aż tak wielkiego znaczenia nie ma? Znaczenie ma, aczkolwiek nie można przekreślać tych mniejszych. No bo po pierwsze, jak się bierze udział i idzie się walczyć, tak, to z taką myślą, że się wygra, no bo to jest jakby taka jest filozofia, nie można wyjść do walki w jakiejkolwiek dziedzinie i zakładać z góry, że się nie wygra, tak, że się jest na przegranej pozycji, bo no nie jest to dobrze na pewno, tak, nie jest to dobrze, trzeba wierzyć zawsze, że się wygra. Wiadomo, że ci więksi mają no, jakby warunki fizyczne lepsze, szczególnie przy wysokim poziomie wyszkolenia, gdzie i szybkość jest dobra i siła jest duża. No, wiadomo, że siła też wynika z masy, aczkolwiek lżejszym zawodnikom też zdarzało się wygrywać. Tutaj najlepszym przykładem jest prezydent Światowej Organizacji Karate, który w 1991 roku wygrał właśnie takie zawody Mistrzostwa Świata Open i on ważył wtedy 75 kg, także to jest możliwe. Aczkolwiek no, ci więksi mają pewnie przynajmniej statystycznie większe szanse, no bo jakiejś tam natury się nie oszuka, tak? Ty swojego przeciwnika już znasz. Wiemy, że to będzie jeden z Japończyków. Będzie to jeden z Japończyków. Mniej więcej moich gabarytów. Jego walki są na YouTubie gdzieś? Jeszcze nie widziałem, ale pewnie będę śledził i bliżej zawodów starał się poznać, kto to jest i z kim będę walczył. Aczkolwiek ja jak startowałem w zawodach przez te wszystkie lata, nigdy nie starałem się jakoś bardzo przywiązywać. Wiadomo, że oglądałem, no bo to się dużo ogląda. Wtedy jeszcze oglądaliśmy na kasetach wideo, jak wyjeżdżaliśmy na obozy, braliśmy magnetowidy, telewizory do autobusu i oglądaliśmy kasety takie przywiezione, zakupione w Japonii, przywiezione tam z tymi najlepszymi zawodnikami. Ale nigdy nie starałem się nikogo naśladować za wszelką cenę, bo uważam, że każdy jest inny i każdy ma jakby tą swoją technikę, te swoje techniki takie koronne, najskuteczniejsze, a naśladowanie nie jest dobre, no bo ja nie mam ani takich bioder jak mój kolega, ani takiej, zawsze każdy się troszkę różni od siebie i po prostu trzeba sobie wypracować z biegiem czasu coś swojego. Wiadomo, że najlepszych trzeba oglądać, brać z nich przykład, ale też nie można jakby robić z siebie kalki kogoś drugiego, bo się nie da. Znajdujesz jeszcze czas na przygotowania, bo wiemy, że od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy bodajże, jesteś nadleśniczym Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, jest też klub. Jak to wszystko pogodzić? Pracy mam dużo. Niestety przekłada się to trochę na to, że mniej czasu spędzam z rodziną niż bym chciał. I to jakby najbardziej boli, no bo to z tymi najbliższymi bym chciał być najwięcej, z dzieckiem, z żoną. No ale trenuję, tak?
trenuję, prowadzę klub, staram się przygotowywać do tych zawodów najbardziej jak jestem w stanie. Ćwiczę niemalże codziennie. Przez wakacje były to takie treningi bardziej ogólne. Teraz po wakacjach będą to treningi bardziej specjalistyczne przez te 2 miesiące. No i co będę mógł, to zrobię. No wiadomo, że jakby, tak jak mówiłem, że chcę te zawody tak jakby odhaczyć sobie na liście, pojechać tam zawalczyć jak najlepiej. I to jest taka w dużej mierze przygoda. Mam nadzieję, że uda się ją fajnie przeżyć. Ale tak jak mówię, że no, pracy mam dużo, bo no, mam pracę dość odpowiedzialną, tą zawodową, mam sporo pracy w klubie, mam doktorat, którego nie mogę skończyć. Już tam dzisiaj do mnie zadzwoniła pani promotor i mnie ponaglała, żebym do jakiegoś tam sympozjum się przygotował. No, mam nadzieję, dobrze byłoby przed mistrzostwami coś tam już napisać i pchnąć dalej, żeby jakby w czasie, kiedy mnie nie będzie, ktoś tam coś zatwierdzał, tak? Ale zobaczymy, jak się to uda, ale też myślę, że jakby ta mnogość różnych zajęć to w jakiś tam sposób ubogaca i no, nie wolno wymiękać, tak? Bo to trzeba pokończyć, jak się coś zaczęło. Karateka wie o tym najlepiej. Powiedz nam jeszcze, kiedy mamy ci kibicować, kiedy wyjeżdżasz do Japonii. To jest pierwsza połowa listopada, końcówka pierwszej połowy, 9-10 listopad. Będę walczył. Trzymamy mocno kciuki, a dzisiaj za rozmowę dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Mateusz Garbacz, Konecki Klub Karate Kyokushin. Dziękuję.